Paula zaofiarowała się, że możemy pokazać wam mieszkanie w Hongkongu. Rezydencję. Rezydencję. Która kosztuje ile złotych miesięcznie? 3,5 tysiąca złotych. Więc zobaczycie, jaki wypas możecie mieć za 3,5 tysiąca złotych w Hongkongu. Nie mam chyba tylko tutaj skrzynki na listy. Dlatego, że moje mieszkanie to jest tak jakby podmieszkanie. Kiedy ceny poszły w górę i kiedy ludzie zaczęli przyjeżdżać tutaj w takich ogromnych ilościach, to właściciele wpadli na takie oto rozwiązanie. To wygląda jak wejście do mieszkania, które jest podzielone na trzy kolejne mieszkania. Także z jednego mieszkania można zrobić trzy kawalerki. Witamy w Hongkongu. To akurat stoi walizka mojej przyjaciółki, dlatego że ona postanowiła się u mnie zatrzymać. No, masz dużo miejsca dla gości, więc... Bardzo dużo. Także zapraszam, jakby trzeba było. I zapraszam. Następnym razem. Moje skromne progi. Teraz walkthrough mieszkania. To już wszystko. To jest najbardziej funkcjonalne pomieszczenie w mieszkaniu, ponieważ to jest łazienka, czytelnia, salon, pralnia. Kabina prysznicowa. Muszę przyznać, że moja łazienka jest dosyć ekskluzywna, dlatego że standardowo w Hongkongu, w Japonii pewnie mogłeś też to widzieć, że prysznice są nad kibelkiem. Ja mam prysznic osobno, także to jest taki niespotykany luksus. W Japonii często umywalka jest połączona z kibelkiem, że jak się spuszcza wodę, to od razu ci leci woda z kranu. Miałam to w mieszkaniu w Tokio, bardzo fajne rozwiązanie. No dobrze, to przejdźmy do kuchni. Do kuchni. Kuchnia. Zostawię twój plecak. Zdejmę buty, mogę w skarpetkach stanąć na tym łóżku? Trochę trzeba się nakombinować, żeby tutaj coś nagrać, co? No teraz mam taki lekki rozgardiarz, bo moja przyjaciółka u mnie się zatrzymała, więc pomieścić się na 6 metrach kwadratowych to jest chyba wyczyn. To jest urządzenie, dzięki któremu zaoszczędzam bardzo dużo pieniędzy. Nie wiem, jak to nazwać, ale tutaj można sobie ugotować zupę, usmażyć jajka, tutaj można sobie pierożki na parze ugotować. I to jest cała moja kuchnia. No daję radę. No dobrze, i tutaj pawlacz, pomieszczenia gospodarcze. To nie jest moje, od razu mówię. I to też nie jest moje, bo ja jem tylko jajka z wolnego wybiegu, bo mi jest szkoda kurek. Tutaj szafa, garderoba, pomieszczenie garderobiane. Lustro. Jest. Tak się muszę trochę nagimnastykować, jak chcę się przejrzeć. Jak robię makijaż, to muszę tak robić. Więc staram się ćwiczyć przysiady, robię tak. Ale jak na warunki hongkońskie, to naprawdę nie jest najgorzej, bo przynajmniej jest czysto i mam co tydzień panią, która przychodzi tutaj mi posprzątać, zmienia mi pościel, więc jest czyściutko. No nie masz takiego problemu, że... Znaczy, wiesz, nie chcę twojego mieszkania obrazić, ale że... Krzysztof, wyjdź! W sensie nie czujesz takiej, wiesz, ciasnoty, klaustrofobii? W zasadzie to nie, ale to wynika chyba z tego, że ja tutaj bardzo mało czasu spędzam. Aha, okej. Okay. Dlatego, że ja pracuję w ciągu dnia, w nocy. Jeżeli dni mam wolne, to albo pójdę na hike, albo gdzieś pozwiedzać. W sumie dobra motywacja, żeby nie siedzieć w domu, nie? Prawda? Ale okolica jest naprawdę super, bo tutaj jak się wychodzi, dzisiaj jest akurat słaby dzień, bo pada deszcz, ale tutaj jest zawsze tonę takich malutkich piesków, które można sobie pogłaskać. To mnie bardzo zastanawia, dlaczego mam zdjęcie sushi na mikrofalówce i jak się ma sushi do mikrofalówki. Faktycznie, jakieś tak... Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, ja proszę o pomoc, bo siedziałam kiedyś, myślałam nad tym 2 dni. A lodóweczkę z kolei masz w rozmiarze takiego mini barku hotelowego. No to jest taka przenośna. Same małpki tam trzymasz. Same małpki. Nie mam w ogóle alkoholu w mieszkaniu. Bardzo dobrze. No, mam szpinak. O. Czy to w takich warunkach, jak się mieszka, to ma się w ogóle jakiś poziom intymności? No bo tu w obrębie jednego mieszkania są 2 inne mieszkania, więc... Okazało się, że tutaj mieszka jeszcze jedna modelka. I to mieszkanie akurat na tej ścianie ma łazienkę. To jest o tyle dobre, że kiedy moja koleżanka, nie wiem, relaksuje się w swoim łóżku, to nie słyszy tego, co ja robię. Natomiast ja słyszę, jak ona bierze prysznic. Wydaje mi się, że my wszyscy o tym wiemy, że tutaj są cienkie ściany, więc po prostu staramy się jakoś funkcjonować i nie przeszkadzać sobie nawzajem. A to jest okolica Central, nie? To jest prawie Soho. Fajne miejsce, ogólnie fajne. Blisko to takie, no...
W sensie ten czynsz, mogłabyś za to mieszkanie płacić mniej, gdyby było dalej od jakichś tam ciekawych osób? Mogłabym, ale też bym musiała mieć farta, tak szczerze mówiąc, za 7 tysięcy, bo to jest 7 tysięcy Hong Kong Dollars, to za 7 tysięcy, no za 8 tysięcy może można kupić coś takiego, gdzie przestrzeń salonowa będzie troszeczkę większa, ale to naprawdę bez szaleństwa, te mieszkania w Hongkongu takie po prostu są. Jeżeli chciałoby się wynająć mieszkanie w takim w miarę normalnym metrażu, to myślę, że trzeba się przygotować na wydatek rzędu 20 tysięcy Hong Kong, czyli jakieś 10 tysięcy złotych. I to też będzie bez szału. To prawdopodobnie będzie mieszkanie z jedną sypialnią i jakieś 40 metrów kwadratowych, może 30 parę. A jakbyście chciały mieć takie fajne mieszkanie z oknami, bo tutaj też jest bardzo mało okien otwartych. No tutaj jest tak trochę okno podobny. Tego akurat nie można otworzyć. Takie przyjemne mieszkanie z dużymi oknami, jakieś 60 metrów kwadratowych, to wydatek rzędu 50-60 tysięcy Hong Kong, czyli na złotówki to będzie dokładnie na pół. To 25 tysięcy złotych. Także... Dlatego Hongkong jest wiele już lat z rzędu najdroższym miastem na świecie, jeśli chodzi o wynajem nieruchomości. I to nie jest ściema. Jeśli marzycie o zamieszkaniu w Hongkongu, no to możecie się przynajmniej mentalnie trochę nastawić. Wydaje mi się, że najważniejsze to po prostu mieć taki dystans do tego. No. I nie spinać się, bo Hongkong jest naprawdę fajny. Trzeba o tym myśleć jako o mieszkaniu na jachcie na przykład. O, ale tutaj na przykład można się wyprowadzić na inne małe wyspy. I wtedy już metraż jest fajniejszy, tylko że trzeba dojeżdżać dawać kasy na taksówki. Ale też jest jakieś rozwiązanie. No to co? Zamieszkacie w Hongkongu? A jeśli chcecie Paulę zobaczyć częściej, to Paula również ma kanał na YouTubie. Zapraszamy, link jest w opisie. Zapraszam bardzo, bardzo mocno, bo dopiero będę zaczynała nagrywać z Hongkongu. Mam kilka vlogów z Malezji, a no właśnie, z Hongkongu to będą pierwsze filmy. Zapraszamy. Dziękuję.